Siema, cześć. Zajmujemy się trofeum zupełnie w kręglach z gry Roller Champions. Polega ono na powaleniu trzech przeciwników podczas jednego ataku. Niestety podstawową trudnością tego trofeum jest to, że bardzo rzadko występuje taka sytuacja, aby cała grupa przeciwników jechała dość blisko siebie. Czasami zdarza się, że grupa przeciwnika totalnie cała jakby broni swojej bramki, więc jest to dla nas jakaś dodatkowa szansa. Kolejnym sposobem może być znalezienie dwóch drużyn i liczenie na łaskę matchmakingu, co jak wiadomo też jest bardzo losowe. A na dzień dzisiejszy jedyną jednorazową luką jest wbicie tego trofeum podczas rozgrywania pierwszego szybkiego meczu tuż po rozegraniu samouczki. Przeciwnikami wtedy są boty i niemal zawsze jeżdżą w grupie. Gdy już przydarzy nam się jedna z takich sytuacji, atakujemy przeciwną grupę naciskając szybko dwa razy kwadrat. Trafienie trójki przeciwników zwiastuje wielki napis strike na ekranie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału, widzimy się w kolejnych poradnikach. Trzymajcie się, cześć!